Dzień dobry, Damian Kuraś. Witam Państwa na debacie ekonomicznej online w Galerii Delfiny. Jak uzdrowić polską gospodarkę po epidemii? Razem ze mną goście, pani Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspert Business Center Club, była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pan Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, pan Michał Lipiński, dyrektor konkursu Teraz Polska, pan dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica oraz Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Witam Państwa. Okazuje się, że koronawirus jest niebezpieczny nie tylko dla ludzi, ale także dla gospodarki. Prognozy nie są najlepsze. Ostatnie prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówią, że światowe PKB skurczy się na koniec roku nawet o prawie 5%. W przypadku Hiszpanii, Francji to mogą być spadki nawet o 13%. Jeżeli chodzi o Polskę, też czeka nas chyba najgorszy rok od rozpoczęcia transformacji. Prognozy te najświeższe mówią o spadku o ponad 4,5%. Jak to wpływa na codzienne życie przedsiębiorców i na ich prognozy i przyszłość? Chciałem zacząć od pani Bożeny Lublińskiej-Kasprzak. Pani reprezentuje organizację przedsiębiorców. Jak właśnie przedsiębiorcy widzą swoją przyszłość? Jak prognozują ten najbliższy czas? Business Center Club regularnie kontaktuje się z przedsiębiorcami od czasu wybuchu pandemii, tego kryzysu również społecznego, ale zdrowotnego przede wszystkim, społecznego, ale również gospodarczego, bo rzeczywiście mamy bardzo szerokie konsekwencje na, czy wpływ tej sytuacji na działalność gospodarczą. I regularnie pytamy przedsiębiorców, jak się mają, jak planują najbliższej perspektywicznie w najbliższych kolejnych miesiącach swoje działania, jak widzą swój biznes. W tej chwili przedsiębiorcy nie oceniają, czy do tej pory nie oceniali tej sytuacji jeszcze tak źle. Generalnie uważają, że kryzys, największy kryzys nadejdzie. Jakby funkcjonują jeszcze na pewnych zasobach, które do tej pory były wygenerowane na oszczędnościach czy środkach finansowych, które wygenerowali wcześniej, firmy wygenerowały wcześniej. Tylko 2-3% przedsiębiorców zwalniało, jeśli chodzi o tych badanych przez Business Center Club. Połowa przedsiębiorców skorzystała z tarczy finansowej, no ale oczywiście jest ta druga połowa, która nie skorzystała i ta druga połowa rzeczywiście ma się gorzej. I no, boją się przedsiębiorcy przede wszystkim tej sytuacji, która może nastąpić nie tylko jakby drugiego rzutu choroby na jesieni, ale rzeczywiście już głębszego kryzysu gospodarczego. Rząd zareagował bardzo drastycznie, właściwie na wiele tygodni zamroził życie i społeczne, i gospodarcze. Kluby, restauracje, siłownie, punkty usługowe, wszystko zostało zamknięte i równocześnie nagle, gdy wcale zachorowania nie spadły, zdecydował się odmrozić gospodarkę. I tak zastanawiam się, to pytanie do Marcina Roszkowskiego, czy jest to logiczne, ponieważ być może nie trzeba było aż tak zamrażać tej gospodarki, skoro gdy zachorowania ciągle są, nagle zaczynamy normalnie funkcjonować? Ja mam trzy kryzysy. Pierwszy to jest kryzys zdrowotny, epidemiologiczny, kryzys gospodarczy, no i w wielu krajach także kryzys polityczny, nawet nas w pewnej przestrzeni to dotknęło. W tym pytanie, ja trochę jako historyka tutaj odpowiem, jest pewna pułapka, bo oceniamy wydarzenia sprzed 3 miesięcy, posiadając dzisiejszą wiedzę. Politycy te 3-4 miesiące temu tak naprawdę nie wiedzieli, nikt nie wiedział, co się wydarzy. Kwestie pandemii to jest tak naprawdę oprócz kwestii zdrowotnych też matematyka, więc sposób roznoszenia się tego paskustwa, zbadania, na czym to polega. Więc pytanie jest oczywiście dobre, natomiast my odpowiadamy wiedząc, co dzisiaj wiemy. Politycy, decydenci, nawet opozycja, wszyscy byli w takiej, może nazwijmy to w szoku, bo jednak to nie było przerażenie, bo jednak były działania też konstruktywne. Więc jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że te działania były adekwatne, bo te przesłanki, które mieliśmy wtedy, pokazywały, że no, wirus roznosi się tak jak gospodarka, przez ruch, więc trzeba zamrozić gospodarkę, co jest oczywiście bardzo kosztowne.
po to, żeby zwalczyć rozprzestrzenianie się pandemii, żeby zlokalizować ogniska. I wygląda na to, że to się udało zrobić. Tak naprawdę ta matematyka to była też walka z wytrzymałością systemu ochrony zdrowia. Czytając zapowiedzi, czy słuchając Ministerstwa Zdrowia, widzimy, że te nasze capacity, te nasze zdolności na przyjmowanie pacjentów z COVID-em są jeszcze na szczęście nienaruszone, czego nie mieliśmy, na przykład nie doświadczyliśmy w Lombardii, czy na przykład w niektórych miejscach w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta pandemia się rozszerzyła, więc jakkolwiek nie byłoby to brutalne, jakkolwiek źle wszyscy znosimy raczej zamknięcie, no to wyglądało, że to jest dobry kierunek. Rzeczywiście ta równina, ten poziom dosyć podobny przez ostatnie dni i tygodnie, no, pokazuje, że to nie jest koniec i tak naprawdę rynek też bada tą sytuację, czy będzie przywrócenie obostrzeń, ale nawet jak będzie przywrócenie obostrzeń, to widać już po ulicach Warszawy, ale nie tylko, że to już nie będzie miało takiego efektu, więc wydaje mi się, że jakby odpowiadajmy z wiedzą wtedy, kiedy te decyzje były podejmowane. Wydaje mi się, że wtedy były to optymalne decyzje. W podobnych realiach, pewnie trochę głębszej wiedzy, decyzję podejmował prezydent Stanów Zjednoczonych i zobaczmy, co się dzieje u naszego największego sojusznika. Niepewność bez wątpienia cały czas jest. To, co napędza polską gospodarkę, bo to duży rynek wewnętrzny, to konsumpcja. Ta, jak wiemy, doskonale spadła w maju o prawie 8%, no bo rzeczywiście być może nie potrzebujemy nowych mebli, nowego telewizora, nie musimy brać kredytu gotówkowego. Samochód za rok możemy kupić. Dokładnie tak. I oczywiście bardzo cieszymy się, że Polacy oszczędzają, jest to ważny przymiot, ale żeby gospodarka się rozwijała, to ta konsumpcja jest potrzebna. W jaki sposób powinniśmy i czy w ogóle powinniśmy zachęcać Polaków właśnie do konsumpcji, do zakupów? Chciałem o to zapytać pana Michała Lipińskiego. Na pewno konsumpcja wewnętrzna jest jednym z tych motorów napędowych polskiej gospodarki i to wiemy nie od dzisiaj. I rzeczywiście jest tak, że efektem pandemii było spowolnienie wydatków, wręcz zawieszenie tych wydatków przez wiele gospodarstw domowych, ale również tych wydatków po stronie inwestycyjnej ze strony przedsiębiorców. O dziwo, w odniesieniu do tego, co pan powiedział, statystyki za maj powiały troszeczkę optymizmem, to znaczy zaobserwowano... Tak, spodziewano się większego spadku. Tak, oczywiście zaobserwowano wzrost, jeśli chodzi o właśnie zakupy mebli, sprzętu AGD i również większe nieco niż zakładano zakupy nowych samochodów. Oczywiście możemy tutaj mówić w kontekście popytu odłożonego, który nie nastąpił, którego nie było przez te dwa miesiące w czasie, kiedy wszystko było zamknięte. Natomiast ze strony Fundacji Teraz Polska oczywiście my apelujemy o to, żeby kupować, ale żeby kupować świadomie, żeby być takim świadomym konsumentem i żeby poprzez swoje decyzje zakupowe wspierać polską gospodarkę. No bo wiadomo, że jeżeli mamy kryzys, to powinniśmy przede wszystkim robić wszystko, postępować w taki sposób, żeby gospodarka nasza odnosiła korzyści. W związku z tym apelujemy o przemyślane zakupy i o zwracanie uwagi na to, jakiego typu produkty wybieramy. I mając wybór pomiędzy produktem polskim, krajowym, a produktem zagranicznym, żeby zastanowić się i w miarę możliwości oczywiście wybierać ten polski. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że takie pojedyncze decyzje nas wszystkich konsumentów mają ogromny wpływ na to, dokąd wędrują nasze pieniądze. Niedawno policzono, że my tylko i wyłącznie na takie najbardziej powszechne zakupy codziennego użytku wydajemy w skali roku ponad 400 miliardów złotych jako kraj. To jest niesamowita kwota. Również taka agencja badawcza Grant Thornton wyliczyła, że w momencie, kiedy decydujemy się na zakup produktu polskiego wyprodukowanego przez polską firmę, to z każdej wydanej przez nas złotówki 79 groszy zostaje w Polsce. Dla porównania, jeżeli kupimy produkt zagraniczny wyprodukowany przez firmę zagraniczną, to tych groszy z każdej złotówki w Polsce zostaje tylko 25. I ci eksperci wyliczyli również, że jeżeli tylko zmienimy o 1% nasze nawyki, to znaczy zdecydujemy się, że 1% więcej wydamy na produkty krajowego pochodzenia, to w skali roku gospodarka zostanie zasilona kwotą ponad 6 miliardów złotych.
W związku z tym no myślę, że to są takie dane, które najbardziej przemawiają do świadomości wszystkich, którzy nas słuchają, że kupując produkty warto zwracać uwagę na kraj pochodzenia, bo to w tych trudnych czasach może mieć dobry wpływ przede wszystkim na polskie przedsiębiorstwa, a to one zatrudniają pracowników, to dzięki tym przedsiębiorstwom mamy pracę, tu są płacone podatki, w związku z tym to jest korzyść dla całej naszej gospodarki. Skoro mówimy o przedsiębiorstwach, polskich przedsiębiorstwach, no to one korzystają oczywiście z tarczy antykryzysowej. Ona jest finansowana przez rekordowy dodruk pieniędzy. Właściwie wszystkie kraje na to zdecydowały się właśnie drukować pieniądze, żeby przeznaczać je dla firm. Pytanie do Dawida Piekarza, czy to rzeczywiście jest dobre rozwiązanie, no i czy nie grozi nam inflacja, skokowy wzrost inflacji, która też jest bardzo niebezpieczna, jak wiemy, dla gospodarki. To zacznijmy od końca, czyli dlaczego my się tak naprawdę boimy inflacji, a kompletnie nie boimy się szeregu innych zjawisk, które są dla gospodarki równie groźne, no tyle tylko, że to inflacja w zasadzie spędza sen z powiek i przeciętnemu Polakowi, i decydentom finansowym. No, trudno spodziewać się tutaj doszukiwać się innych źródeł, niż to, że generalnie pokolenie Polaków przez całe lata 80. i początek lat 90. po prostu najbardziej było właśnie dręczone wysoką inflacją. Ale także pamiętajmy, że przemiany gospodarcze po roku 90, tak zwany plan Balcerowicza, tam też największym problemem, który się pojawił, była właśnie walka z inflacją. I ja mam wrażenie, że historycznie decydenci ekonomiczni, decydenci polityczni, a także zwykli konsumenci mają zdrukowaną tą inflację jako tego najgorszego diabła, który jest najgroźniejszy. No i to jest oczywiście jedna kwestia, która powinna nam trochę zmienić kontekst, bo zagrożeń jest wiele, nie tylko inflacja. Drugi element jest taki, że paradoksalnie my byśmy tą inflację pewnie już mieli, gdyby nie koronawirus właśnie. Ja trafiłem na bardzo ciekawe opracowanie w początku czerwca, które tak naprawdę pokazywało, że gdyby nie dodruk pieniądza, to w zasadzie świat wjeżdżałby już w deflację. No bo mamy tak naprawdę najniższy indeks cen na świecie po roku 90. No dlatego, że generalnie nikt niczego nie kupuje, ceny spadają. Tak naprawdę większość czynników, które napędzały nam inflację w ubiegłym roku i na początku tego roku, w zasadzie zaczęła wygasać. One po prostu zrobiły swoje i przestały tak naprawdę na inflację wpływać. A po trzecie wreszcie, same odczyty inflacji z początku czerwca były już istotnie niższe. W związku z tym widać było, że tak naprawdę koronawirus i zatrzymanie gospodarki absolutnie zadziałało antyinflacyjnie. Czyli reasumując, my możemy mieć do czynienia oczywiście ze zwiększoną inflacją, no tyle tylko, że jeżeli odłożymy na bok pewne czynniki socjopsychologiczne, tak to nazwę, to może się okazać, że będzie to niewielka cena za to, że jednak utrzymamy, no jak szacuje Komisja Europejska, relatywnie najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej pomimo tej trudnej sytuacji. Więc jeżeli zapłacimy za to nawet nieco zwiększoną inflacją, to nie będzie katastrofa. A jakie narzędzia jeszcze mógłby rząd wprowadzić, żeby pomóc przedsiębiorstwom, żeby pomóc gospodarce, żeby ją rozruszać? O jakich narzędziach możemy jeszcze myśleć? Chciałem o to zapytać pana Juliusza Bolka. Więc przede wszystkim nie ma jednych narzędzi do wszystkiego. Są różne branże, w tych branżach są różne sytuacje. Są przedsiębiorstwa przecież, które na tej całej epidemii zyskały. Są takie, które nie zyskały, nie straciły, a przejadają kapitały, które posiadają. No i są takie, które możemy ewidentnie stwierdzić, że one niestety straciły, tam nie wiem, branża turystyczna, prawda, hotelarska, inwentowa, to są branże, które z oczywistych powodów straciły. Ale teraz tak, w tych wszystkich branżach też są przedsiębiorstwa, którym się lepiej powodzi w tych sytuacjach, a innych gorzej. Są takie restauracje, które przestały działać, a są takie, które uruchomiły tą sprzedaż internetową, czy na wywóz. Więc jest bardzo trudno mówić o takiej pomocy, która jest kierunkowana mechanicznie. Ona powinna być taka bardziej dostosowana do określonych albo branż, albo sytuacji. Stąd też ta koncepcja bonu turystycznego, którą wymyślił rząd. Uważam, że to jest jeden z tych kierunków, w którym powinniśmy podążać. Generalnie to, co spotkało najbardziej przedsiębiorców, to pojawiły się koszty stałe, które są cały czas ponoszone, a nie ma przychodów. Więc
ulgi w tych stałych przychodach są najistotniejsze, czyli albo zawieszenie podatku to nic nie zmienia, bo kiedyś go i tak trzeba zapłacić, więc raczej działania, które by powodowały, że tych podatków nie trzeba przez okres pandemii płacić, byłyby tutaj wskazane i one są, zresztą zostały podjęte, ale to jest właśnie ten kierunek. No i teraz pytanie, bo tam generalnie niektórzy odtrąpili, żeśmy z tym koronawirusem sobie poradzili, ale jednak ten kryzys wywołany tymi działaniami to jest 2 lata. No i teraz rodzą się pytania, czy przez 2 lata przedsiębiorcy mają nie płacić podatków. No to jest szereg, dlatego tu są potrzebne bardziej takie specjalistyczne narzędzia, a nie takie ukierunkowane w sposób mechaniczny, jak na przykład wszyscy dostali 5000 zł pożyczki. No dla przedsiębiorstwa, które ma jednego pracownika, 5000 zł pożyczki jest może wartością, ale dla przedsiębiorstwa, który zatrudnia 50 pracowników, te 5000 no nic nie zmienia praktycznie w sytuacji przedsiębiorstwa. Więc trudno mówić o takich jednej mechanicznej. Trzeba po prostu bardzo dokładnie wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców i ten pomysł z tym bonem turystycznym, który można zrealizować na wycieczki w Polsce, a nie za granicą, to stymuluje to, co się dzieje w Polsce, uważam za ważne. Wywołał Pan temat branż, które różnie sobie radzą w czasach pandemii. Zacznijmy może od tych, które rzeczywiście zdecydowanie straciły, mogą stracić, być może już nigdy nie wrócą do stanu sprzed pandemii. Jakie to branże, jakie sektory? To pytanie do Pani Bożeny Lublińskiej-Kasprzak. No tak, rzeczywiście są branże, które sobie doskonale radzą i nawet lepiej jest wyradzą niż przed pandemią, dlatego że mają więcej zamówień, więcej projektów się pojawiło, więcej nowych klientów. To na przykład branża informatyczna, z firmy informatyczne. Bardzo wiele firm ma właściwie bardzo dużo pracy w tej chwili, przestawiając firmy, które działały nie w internecie, na działanie w internecie, tudzież różne innego rodzaju projekty. Czy branża żywnościowa też, tutaj jest z analiz Business Center Club wynika, że radzi sobie dobrze, kupujemy cały czas prawie tyle samo jedzenia i pewnie będziemy kupować. Natomiast oczywiście są branże, które odniosły bardzo duże straty i nie widać właściwie końca tej ciężkiej sytuacji, czyli wspomniana już branża turystyczna, eventowa czy targowa przede wszystkim, bo właściwie takich wydarzeń nie ma i też nie wiadomo, kiedy w najbliższym czasie będą. Natomiast zgadzam się z tym, że rozwiązaniem na to jest przede wszystkim taka pomoc celowana, dedykowana, oparta o analizę tych strat czy sytuacji poszczególnych branż, bo wiadomo, że w tej chwili tarcza, te instrumenty tarczy, których łącznie no, na pewno ponad kilkadziesiąt może nawet łącznie na poziomie centralnym, regionalnym, jeszcze mamy pewne działania ze strony Komisji Europejskiej, więc tych instrumentów jest sporo i pieniędzy jest sporo, natomiast one w tej chwili były kierowane właściwie praktycznie do wszystkich przedsiębiorców. Niestety nie wszystkich, część przedsiębiorców nie mogła skorzystać, bo na przykład ci, którzy, u których ten kryzys będzie przesunięty w czasie, czyli nie odczuli straty w pierwszych miesiącach pandemii, też nie mogli teoretycznie skorzystać. Więc rzeczywiście w najbliższych miesiącach, myślę, i latach, tak, ta pomoc powinna być oparta o już jakieś analizy sytuacji, dedykowana do konkretnych branż czy do konkretnych jakby sytuacji finansowych przedsiębiorców. Wspomniała Pani branżę IT, która bez wątpienia może zyskać na sytuacji związanej z pandemią. Ja zastanawiam się, czy nie dochodzi do pewnego rodzaju w związku z pandemią rewolucji gospodarczej, która trochę przedefiniuje życie ekonomiczne, zwróci uwagę na inne branże, które nagle się mogą pojawić. Panie Marcinie, jak pan to postrzega? No, politycy nazywają już to taką nową normalnością, żebyśmy się podprogowo przyzwyczaili, że będzie inaczej. I to inaczej rzeczywiście jest już obecne. No, spotkamy się wirtualnie czy półwirtualnie.
Dużo rzeczy okazało się, że można zrobić zdalnie przez telekonferencję. To będzie widać na przykład po rynku nieruchomości biurowych. To widać w Warszawie, jak się rozmawia z deweloperami, że niektóre typy nieruchomości już nie będą tak w następnych pewnie kwartałach popularne. Bo co się tak naprawdę do moich przedmówców, co się wydarzyło? Rząd tymi wysiłkami dostarczającymi płynność przedsiębiorcom tak naprawdę zamienia, utrzymuje miejsca pracy w firmach, utrzymuje te wszystkie relacje, które są w poszczególnych sektorach, w poszczególnych biznesach. Zamienia to, bo nie chce płacić po prostu zasiłków dla bezrobotnych, jeżeli ci wszyscy ludzie znaleźli się na bezrobotnym. Co widać na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam już 40 parę chyba milionów osób jest na zasiłkach dla bezrobotnych, czy różnych formach pomocy państwa. Więc to podejście jakby tworzy, utrzymuje tą relację. Raczej w Europie tego typu rozwiązania działają i one chyba rzeczywiście funkcjonują dobrze. Znaczy to ten mechanizm zadziałał. To jest oczywiście kosztem inflacji, bo trochę jakby drugie, inne podejście do tego, co powiedział Dawid. Jakby mamy tyle samo albo więcej pieniędzy, a mniej towarów. To też może być impuls w niektórych sektorach inflacyjny. I tak naprawdę ciężko oceniać te dane makro, które mamy, bo w środku pandemii, kiedy wszyscy byli zamknięci, to nagle się okazało, że któryś z ratingów dla Polski został podniesiony, co było oczywiście dosyć sympatyczne na podstawie danych jeszcze pewnie sprzed miesiąca czy dwóch. Więc jak ta nowa normalność, które branże będą zamrożone permanentnie? No na pewno w kulturze będzie ciężko. Będzie ciężko tam, gdzie ten kontakt masowy jest powszechny i podstawą tego biznesu. Turystyka ma na pewno problemy, no bo z jednej strony to jest też takie ujście, no bo rząd zamyka gospodarkę i Polaków w domach, czy zamknął i za to płaci. Skutecznie czy nieskutecznie, tak by nie o to chodzi, ale ta turystyka czy ten odpoczynek jest takim też wentylem do tego, żeby niepokoje społeczne nie rosły, więc jakby tutaj jest strasznie dużo zmiennych i ja szczerze mówiąc nie zazdroszczę podejmującym decyzję, no bo to jest taka prosta, nawet jak ktoś jest kierownikiem sklepu, no to musi podjąć decyzję, którzy kasjerzy i w jakim wieku są narażeni na bezpośredni kontakt z klientami, więc to jest bardzo dużo zmiennych i tak naprawdę niedużo jeszcze wiemy, jakie to będzie miało wpływy na nasze życie. No na razie wygląda na to, że będzie recesja, rzeczywiście chyba nie taka duża jak u naszych sąsiadów i przyjaciół. No to może właśnie wejdźmy w rolę takiego kierownika sklepu, właściciela firmy, menadżera. Minął pierwszy szok, odmrożona została gospodarka. Jak właściwie teraz on powinien przygotować się na kolejne miesiące? Czy powinien rewidować strategię, zaadoptować się w jakiś sposób? Co możemy właśnie takim przedsiębiorcom poradzić? Chciałem o to zapytać Michała Lipińskiego. I pewnie znowu jednej złotej rady i recepty nie będzie, bo to wszystko zależy od tego, o jakiej branży mowa i kogo ten problem dotyczy. Oczywiście możemy powiedzieć ogólnie, że każdy przedsiębiorca w trudnych czasach będzie starał się racjonalnie wydatkować pieniądze. Będzie starał się wydawać te pieniądze rzeczywiście na te rzeczy, które są mu niezbędne. To się może, że tak powiem, przełożyć na przykład na wydatki reklamowe, promocyjne. No, może na tym też mogą kolejne branże na tym zacząć cierpieć. Oczywiście możemy mówić o tym, żeby firmy dbały o płynność finansową, bo to jest ważne w tych niepewnych czasach. Możemy mówić o takim narzędziu jak poduszka finansowa, żeby zapewnić sobie, chociaż w czasach kryzysu mówienie o tym trzeba myśleć wcześniej, tak? I realizować takie strategie, wprowadzać takie strategie nieco wcześniej. Zresztą, jak pokazują badania, firmy, które miały przygotowane scenariusze na niepewne czasy, weszły w ten okres pandemii o wiele lepiej niż te firmy, które można powiedzieć kolokwialnie szły na żywioł i uważały, że jakoś to będzie. Oczywiście z takich rad, no,
pewna forma dywersyfikacji dotychczasowej działalności, zastanowienie się, gdzie są te nisze, w które możemy wejść. No to jest tak, że bardzo często potrzeba jest matką wynalazków i kryzys jest taką potrzebą, który dodatkowo mobilizuje i pokazuje takie obszary, o których dodatkowo nie myśleliśmy. Natomiast oprócz tego, że oczywiście dużo zależy od samych przedsiębiorców, myślę, że też spora rola państwa, żeby to odpowiednio pokierować i żeby być takim dodatkowym wsparciem dla przedsiębiorców w tych niełatwych czasach, o ile raczej mało prawdopodobne jest, że przedsiębiorcy dzisiaj będą myśleli o nowych inwestycjach. Raczej będą one odkładane na późniejsze czasy, to w przypadku państwa już o takich inwestycjach możemy mówić i one być może też będą takim motorem napędowym dla przynajmniej niektórych branż. W związku z tym tutaj też warto by było to rozważyć. Pomoc sektorowa, myślę, że to też jest taka ważna rzecz, o której powinniśmy mówić, czyli to, co powiedzieli, o czym mówili już moi przedmówcy, że warto by było może wskazać te branże, które rzeczywiście najmocniej odczuły skutki kryzysu. Branża turystyczna, branża lotnicza, branża eventowa, targowa, która w zasadzie jest pozbawiona chyba najbardziej możliwości zarabiania w tej chwili. Być może to są te branże, które wymagają jeszcze dodatkowego wsparcia ze strony państwa, bo do tej pory oczywiście państwo podejmowało działania, które mają pomóc wszystkim, którzy się znaleźli w takiej niekorzystnej sytuacji na zasadzie kroplówki, żeby pacjent nam po prostu nie umarł, prawda? Natomiast w tym momencie wydaje się zasadne kierowanie działań już bezpośrednio sprofilowanych na te branże, które takiego wsparcia w dzisiejszych czasach potrzebują w największym stopniu i one powinny z tego wsparcia też powinny wynikać decyzje podejmowane przez kierownictwa poszczególnych firm w zależności od sytuacji, w której firma się znajduje. Pandemia i kryzys gospodarczy to nie tylko problem Polski. Duże gospodarki zmagają się z jeszcze większym kryzysem. I zastanawiam się, jak to może wpłynąć na rolę Polski w światowej, w europejskiej gospodarce. Czy może paradoksalnie nam to trochę pomóc? Dawid Piekarz. Myślę, że może, o tyle, że moim zdaniem tym, co kryzys zmieni w światowej gospodarce, będzie powrót do myślenia o bezpieczeństwie ekonomicznym, bo jednak mieliśmy do czynienia tak naprawdę znowu od lat 90., od przyspieszenia procesu globalizacji, z myśleniem czysto liberalnym, gdzie tak naprawdę jedynie efektywność finansowa, kosztowa była tak naprawdę wyznacznikiem sprawności, skuteczności, efektywności biznesu. No i trudno się dziwić, że tak było, skoro faktycznie, jeżeli, nie wiem, sprowadzenie śrubki z Chin o grosz taniej w skali roku, w skali produkcji dawało duże oszczędności. Natomiast wiadomo było, że ta śrubka zawsze będzie. Nikt sobie nie wyobrażał sytuacji, że nagle tej śrubki kosztującej jeden grosz nie będzie. Nagle okazuje się, że jej nie ma i to jest element, który może wpłynąć na zmianę myślenia także przedsiębiorców i dobrze by było, gdyby wpłynęło. Mamy jako Polska jeden istotny atut na tle krajów starej Unii, to znaczy dzięki niskim kosztom pracy i jednak polityce państwa, która wspierała, można powiedzieć, produkcję przemysłową w Polsce, nas tak naprawdę deindustrializacja dotknęła w relatywnie niewielkim stopniu, to znaczy byliśmy... Ja wiem, że to jest kontrowersyjne określenie, ale my byliśmy trochę takimi małymi Chinami Europy, taką trochę fabryką Europy, podobnie jak duża część krajów naszego regionu. To się oczywiście znowu działo z powodu relatywnie niskich kosztów pracy. Pytanie jest oczywiście takie, inaczej. Groziło nam to oczywiście pułapką średniego rozwoju, czyli że my tak naprawdę będziemy zawsze podwykonawcą, będziemy zawsze swego rodzaju poddostawcą dla firm bardziej rozwiniętych w krajach starej Unii. Pytanie, czy teraz paradoksalnie to nie jest ten moment, w którym my trochę, można powiedzieć, w tej hierarchii produkcji awansujemy. To znaczy nagle okaże się, że pewne rzeczy może i drożej wytwarza się w Polsce, oczywiście wciąż nieporównalnie taniej niż w Niemczech, Francji, Włoszech, możemy sobie wymieniać. Natomiast jakby nie było, to jednak łatwiej nawet w razie kryzysu, problemu, przetransportować, zapewnić łańcuch dostaw, zapewnić logistykę w ramach jednej Europy, niż w ramach na przykład
szlaków transportowych z Chin, czy z Indii, czy z Dalekiego Wschodu, więc to jest element, który istotnie może nam w jakiś sposób pomóc. No oczywiście będzie zależało to od dwóch czynników. Po pierwsze od trochę naszej postawy, trochę od naszej polityki, w jakim stopniu będziemy umieli aktywnie wykorzystać tę sytuację. I tu jest oczywiście duży element dla pole do popisu dla, można powiedzieć, strategii państwa. Ja w ogóle powiedziałbym, że to jest właśnie ten element, ten brakujący element planu Morawieckiego, który przez 5 lat nie bardzo chciał zaskoczyć. Właśnie to jest ten czynnik, który może go trochę odpalić. No i drugi element to jest kwestia jednak jak będzie się dalej układał kryzys i w jaki sposób zareagują nasi właśnie potencjalni kontrahenci, czyli kraje starej Unii. Do jakiego stopnia dojdą w nich także tendencje protekcjonistyczne? Bo to nie czarujmy się, to nie jest tak, że my będziemy tańsi i efektywniejsi. Natomiast tak jak w przypadku poprzedniego kryzysu, jeżeli firma włoska miała zamknąć czy wygasić fabrykę samochodów we Włoszech czy w Polsce, no to jednak wygaszała tańszą i efektywniejszą w Polsce niż włoską, no bo to jednak kapitał, narodowość ma wbrew temu, co mówiliśmy, więc mamy szansę, nie oznacza to, że ona będzie, że ona odpali automatycznie. Bez wątpienia czekają nas zmiany i to wszyscy właściwie podkreślają. Trzeba będzie być może szybko podejmować różne decyzje, zmieniać je i zastanawiam się, ponieważ życie toczy się dalej. Dalej są ludzie, którzy myślą o założeniu własnej firmy. Mamy maturzystów, którzy teraz będą wybierać kierunek studiów. Być może ktoś myśli o zmianie pracy. Czy to jest ten moment na takie decyzje? Właśnie, zakładam firmę, zmieniam pracę, może powinienem zastanowić się, jaki kierunek studiów wybrać, biorąc pod uwagę, że być może z pandemią przyjdzie żyć nam długo. Jak podejść do tych tematów? Pytanie do Juliusza Bolka. Znaczy, po pierwsze, my jako Instytut Biznesu spodziewaliśmy się, że w związku z tym, że jest ten kryzys, to a my się zajmujemy restrukturyzacjami, to będziemy mieli mnóstwo klientów właśnie z upadających przedsiębiorstw. Nie ma tego zjawiska, przynajmniej na razie. Może rzeczywiście jesień okaże się dużo smutniejsza, ale nie ma. Zaskoczeni jesteśmy natomiast właśnie ilością nowych pomysłów, które do nas przychodzą, analizujemy, czy one są rentowne, biznesplany tworzymy. Właśnie jakby, znaczy po pierwsze mam takie wrażenie, że ten koronawirus nie jest kryzysem gospodarczym, tak jak to wszyscy definiują. On jest przebiegunowaniem. To znaczy są tacy, co na nim tracą, co na tym zyskują. Ale to właśnie wynika z tego przebiegunowania. Takiego gwałtownego. Nie ma ewolucji, tylko jest gwałtowne przebiegunowanie. I stąd właśnie rodzą się nowe pomysły na nowe biznesy. Tych nowych biznesów jest naprawdę sporo. Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy tak ciężko pracowałem, jak pracuję od marca. Ale to właśnie dlatego, że ciągle jest ferment. Ferment, co robić, co zmienić, jak zmienić. Więc jest to taka permanentna burza mózgów, która teraz wszystkim towarzyszy i z tej burzy mózgów coś się tworzy. Czy to jest dobry pomysł dla młodych ludzi? Tak, bo jest takie stare powiedzenie, że jak tu wszyscy siedzimy, to wiemy, że coś się nie uda, a potem przychodzi taki jeden, co wie, że się nie uda i to robi. Czasami ten brak wiedzy, brak doświadczenia albo inne spojrzenie po prostu, głównie chodzi o inne spojrzenie na rzeczywistość, może być tym, co okaże się przewagą konkurencyjną. Więc dla młodych ludzi jest to idealny moment. Mało tego, mam też takich przedsiębiorców, którzy mówią, rozmawiam z nimi, nasza branża traci, mamy tam 40% branża traci. Ale on mówi, to fatalnie. Mówi, nie, no to słuchaj, to super. Iluś padnie, ale jak ja przeżyję, no to będę największy. Więc trochę na nieszczęście, ale na tej, znaczy powiedzmy sobie tak, na tym kryzysie straciły najbardziej przedsiębiorstwa, które były w złej kondycji finansowej i gospodarczej. Te, które były, to taki test był, czy one przetrwają, czy nie przetrwają. I te straciły. Te, które są w dobrej kondycji, no oczywiście mówimy tam, no, jak komuś zamknięto hotel, to nawet jakby w genialnej sytuacji finansowej, no to wiadomo, że tutaj no, to nie zadziałało. Ale liderzy rynku, którzy mieli dobre, zresztą to widać po sklepach, po sieciach handlowych. Jedne przetrwały i świetnie prosperują, a inne zaprzestały działalności, wycofują się z Polski. No to też jest przykład, że są różne modele biznesowe i jedne w tym czasie kryzysu się odnalazły, znalazły dla siebie nowy pomysł. Na przykład podobno to dotyczy Empiku, który zlikwidował tam 40 placówek, ale przeszedł i podobno doskonale rozwija się w internecie. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo to jest taka wiedza potoczna. Ale no to jest przykład, że można, prawda? A tak jak wspominałem o tych pizzeriach ostatnio, o restauracjach, no to jedna restauracja zamknęła, a druga robi sprzedaż na wynos. I widziałem, bo obserwowałem tą pizzerię, która produkowała tą pizzę od 6 rano do północy. Tyle tej pizzy piekli, że spalili piec.
A mieli restaurację na 3 stoliki. Ja zawsze się zastanawiam, jak ten biznes w ogóle na tych 3 stolikach może działać. Okazuje się, że oni właściwie wymyślili ten biznes na czas kryzysu. Czyli trzeba być kreatywnym i umieć dostosować się. I rzeczywiście chyba firmy w dużej mierze dostosowały się, ponieważ nagle okazało się, że możemy pracować zdalnie, że nie musimy jechać do centrali firmy w Londynie, żeby zaraportować to, co zrobiliśmy. Nie jeździmy w delegacje, spotykamy się na konferencjach online. Zastanawiam się, jak właśnie te nawyki, które zdobyliśmy, przetrwają i życie firm, takie codzienne życie firm się zmieni. Pytanie do pani Bożeny Lublińskiej-Kastrze. Ja myślę, że już się zmieniło i rzeczywiście jakby z analiz i z kontaktów moich z biznesem wynika, że bardzo wiele firm się przestawiło i się zastanawia nad tym, czy w ogóle potrzebne im są biura fizyczne, bo i to mówię nawet o bardzo dużych firmach. W dalszym ciągu bardzo dużo firm właśnie z branży informatycznej na przykład, gdzie właściwie potrzebne jest do wyprodukowania czegoś nowego komputer i dobra komunikacja. I te firmy pracują w dalszym ciągu online i to właściwie nie przeszkadza i się zastanawiają. Słyszałam, bardzo duża firma się zastanawiała, czy nie zlikwidować w ogóle większości swoich biur, bo tak świetnie im idzie praca online i te nawyki rzeczywiście myślę, że pozostaną i mam nadzieję, że pozostaną, bo to jest taki też moment, szansa. Często właśnie mówi się, że kryzys to jest szansa. I to jest szansa, żeby zdigitalizować. My byliśmy dość mocno opóźnieni, jeśli chodzi o digitalizację naszego przemysłu, w ogóle biznesu. To jest duża szansa, żeby to zaczęło w tej chwili działać. I myślę, że to jest szansa na to, żeby dobrze właśnie w tym kierunku wykorzystać pieniądze, które są położone, bardzo duże pieniądze na stole europejskim. W tej chwili Komisja Europejska już zadeklarowała zwiększenie budżetu tego na kolejne 7 lat ram finansowych do 1,1 biliona euro i 750 miliardów w ramach tak zwanego programu odbudowy. W tym 500 miliardów to będą jakieś, to będą granty, dotacje, 250 miliardów, inne instrumenty finansowe. Każdy kraj musi przygotować nowy program, który te wszystkie pieniądze będą wykorzystywane w ramach różnych programów, które poszczególne kraje muszą przygotować. W tym właśnie taki program odbudowy po tej sytuacji kryzysowej. I jeśli mądrze, jednym z filarów dużych, na które duże pieniądze będą przeznaczone i będzie można wydawać, to jest właśnie cyfryzacja, digitalizacja, rozwinięcie tego obszaru gospodarki. Jeśli dobrze zaplanujemy, jeśli mądrze te pieniądze zaplanujemy, to mamy szansę nie tylko wyjść z kryzysu, ale stać się liderem, tak? Bo już w tej chwili nie najgorzej sobie poradziliśmy gospodarczo. Więc na pewno tutaj trzeba mądrze, no niestety wiem, z tego co wiem, to prace na razie dość słabo wyglądają. Do przedsiębiorców na razie nie trafiają jeszcze żadne nawet zamysły na wydanie tych pieniędzy. Więc to jest taki bardzo ważny czas, żeby się nad tym mocno zastanowić i wracając do tego pana pytania na takim niższym poziomie, żeby przy pomocy tych pieniędzy zmienić bardzo wiele w polskiej gospodarce, również nawyki przedsiębiorców, które spowodują, że będziemy liderem w tej nowoczesnej gospodarce, w nowoczesnym przemyśle. Czyli cały czas upatrujmy szansę w tej sytuacji. No oczywiście, no musimy myśleć pozytywnie. Pierwsza fala pandemii wszystkich zaskoczyła i nas, i przedsiębiorców, nie ulega wątpliwości. I być może wielu z nich nie miało szans się przygotować na tą pierwszą falę, ale teraz rzeczywiście bardzo dużo się o tym mówi, że czeka nas druga fala pandemii. Nie wiemy, co będzie działo się jesienią. Być może znowu gospodarka zostanie zamrożona. Panie Marcinie, jak właśnie firmy i czy mogą przygotować się na to niewiadome? Gdyby się wszyscy mogli przygotować zawczasu, to pewnie nie byłoby tyle ofiar śmiertelnych i takiej recesji światowej, bo to... Tylko to jest mało odkrywcze. Natomiast mogę trochę zadać sobie pytanie i odpowiedzieć, nawiązać do tego, co powiedziała pani prezes, bo to jest bardzo ciekawe, to co się dzieje w Unii, bo Unia była w pierwszej fazie tam oskarżona, że nic nie robi, no i nic nie robiła,
zgodnie z oczekiwaniami. Natomiast te elementy, które teraz pojawiły się, to są właśnie, i to trochę też odpowiada na pytanie, to są elementy właśnie zarówno funduszu transformacyjnego, jeżeli chodzi o energetykę i klimat, to są ten fundusz recovery, gdzie pan premier Morawiecki dosyć sprytnie wrzucił element ustawiania tych państw wedle też GDP per capita, czyli wzrostu czy dochodu na głowę, co nas wywindowało w tej puli. Ale wszystkie te fundusze, perspektywy, ramy, cała ta planowana gospodarka z Brukseli będzie tak naprawdę przez pryzmat klimatu, energii klimatu, kwestii środowiskowych rozpatrywana. I większość tych rzeczy to są elementy, to są projekty, które tak w Polsce będą się działy. Albo już się dzieją, albo tak naprawdę przyspieszą. Więc jeżeli jakby wyjdziemy na przykład z tej przestrzeni, że mamy tam na 1000 lat, czy tam na ileś tego węgla, pewnie mamy, tylko go nie wydobywamy, bo wydobycie spada, to mamy tak naprawdę bardzo duży impuls do tego, żeby zrobić taką pozytywną transformację naszej gospodarki, opracować i konkurować w tych przestrzeniach, w których, i to jest teraz już odpowiedź na pytanie, teraz mostek zrobiłem do tego pytania, konkurować w tych segmentach, w których jakby nie ma takiego czerwonego oceanu, jak mówią w zarządzaniu, czyli na przykład w technologiach wodorowych, magazynowania energii, dlatego że wszystkie te elementy zeroemisyjne bardzo dobrze są też, jakby Polacy czekają na to. To widać po badaniach opinii publicznej. Nagle się okazało, że jest niedobrze jednak, że mamy niedobre powietrze. I potem przez ustawę tą o cenach energii okazało się, że też coś nie tak jest z systemem elektroenergetycznym. Teraz się okaże za chwilę, za rok, półtora, dwa, że jest coś nie tak z systemem ciepłowniczym. Więc tutaj tych zmian, tych impulsów do zmian też przez opinię publiczną, przez zmiany technologiczne, przez te zachęty ze strony Brukseli, przez zachęty ze strony koncernów międzynarodowych, które też tą agendę, że tak powiem, zeroemisyjną promują. Myślę, że to jest szansa, żeby nowe sektory polskiej gospodarki tak naprawdę na nowo zostały stworzone w oparciu o elektrolizę wodoru, o czysty wodór, o magazynowanie energii, o odnawialne różne źródła, które jeszcze gdzieś tam w miksie mogą zafunkcjonować. Dlatego, że tutaj są miejsca, które są do wymyślenia. Te strategie, pod które te pieniądze są znajdowane, w dużej części są taką trochę skokiem na basen, w którym jeszcze woda nie jest wypełniona, więc mamy szansę wziąć udział w wypełnianiu tego basenu wodą. Czekamy na więcej szczegółów właśnie dotyczących tego finansowania. Tu parę, jest taki projekt już przygotowany, zaczął być ogłoszany przed NFOS-ie, Ministerstwo Klimatu, i tam jest właśnie, już nie będę zdradzał ile, ale przewidziany w kolejnych transzach na kolejne projekty, tam to chyba 30 parę obszarów wyznaczonych jako takie priorytetowe. Czyli warto prześledzić ten dokument. Warto prześledzić, on nie jest cały jeszcze ujawniony, ale myśmy tam trochę pomagali, więc nie chcę, ale to jest właśnie jeden z takich elementów, nie mówię, że pełny, tak? ale właśnie odpowiadający na tego typu wyzwania. Tak? Jest świadomość społeczna, są technologie, są pieniądze, jest tani pieniądz po pandemii. Więc myślę, że to jest dobry moment na ten właśnie krok transformacyjny. To, o czym pan mówi, to jest sposób finansowania, żeby ożywić gospodarkę. Nasze przedsiębiorstwa otrzymują też pieniądze, żeby nie zwalniać pracowników. Ja tak zastanawiam się, też rozmawiając ze znajomymi, czy tak naprawdę nie jest to pozorowane utrzymywanie miejsc pracy i tak naprawdę ten efekt na rynku pracy ulegnie przesunięciu, że za miesiąc, dwa, trzy zacznie się fala zwolnień. Jak rynek pracy właśnie w okresie pandemii wygląda, to chciałem zapytać pana Michała Lipińskiego. No to jest ta kroplówka, o której mówiłem przy okazji poprzedniego pytania, czyli rząd zrobił wszystko, żeby po pierwsze utrzymać miejsca pracy, a po drugie, żeby zapewnić firmom przynajmniej w tym krótkim okresie czasu płynność finansową. W momencie, kiedy firmy rzeczywiście zaczęły borykać się to był jeden z głównych argumentów, problemów podnoszonych przed przedsiębiorców, że po prostu może dojść do sytuacji, w której no,
przestaniemy mieć pieniądze. Pytanie, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, pewnie to wszystko zależy od tego, jak sytuacja z pandemią będzie się dalej rozwijała. Jeśli chodzi o bezrobocie w Polsce, no to w tej chwili pewne wskaźniki już mamy, ono wzrasta niestety, aczkolwiek w marcu, w kwietniu zakładano, że ten wzrost może być szybszy. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia to 5,8%, jeżeli dobrze pamiętam, przy czym przez kwiecień przybyło 56 tysięcy pracujących. Taką głównym obszarem, który wskazałbym jako ten najbardziej zagrożony, to jest oczywiście obszar pracowników zatrudnianych na umowy czasowe. To jest obszar osób firm jednoosobowych, które wykonywały często zlecenia dla jakichś większych przedsiębiorstw. No i ten rynek pracowników słabiej wykwalifikowanych. Raczej firmy starają się utrzymywać pracowników, od których zależy ich funkcjonowanie, ich powodzenie. Ta praca zdalna też pokazała, że część osób, która na początku obawiała się o swoją przyszłość, no, funkcjonuje całkiem dobrze, ale to też możemy mówić, że następuje w tym obszarze pewna polaryzacja. Znaczy, z jednej strony ci najsłabiej wykwalifikowani są zagrożeni, najbardziej zagrożeni utratą pracy, ci lepiej wykształceni jakoś sobie radzą i zawsze sobie poradzą. Natomiast wracając do pytania, czy to finansowanie będzie się przedłużało, myślę, że nie, że jakby nie jest to studnia bez dna i w pewnym momencie firmy same będą musiały zadbać o utrzymanie pracowników. Prognozuje się, że to bezrobocie może się powiększyć w następnych miesiącach, no bo mamy sytuację, że część pracowników jeszcze się nie zarejestrowało jako bezrobotni. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast no, duża nadzieja w tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli nowe obszary, które do tej pory nie były analizowane, nie były rozpatrywane. To jest być może ten obszar, ta płaszczyzna, na której osoby znajdą pracę. W związku z tym myślę, że warto tutaj być optymistą i no, niejednokrotnie polscy przedsiębiorcy udowadniali, że są odporni na kryzysy i potrafią się do tych sytuacji kryzysowych bardzo szybko adaptować. I myślę, że też na początku, w marcu, jeżeli mówiliśmy o tym, jak to wszystko może wyglądać, to myślę, że nastroje wtedy były bardziej pesymistyczne niż są obecnie. Także myślę, że możemy tutaj być delikatnymi optymistami, jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce. Aczkolwiek no, łatwo nie będzie. To wszystko też zależy od tego, jak szybko wyjdziemy z tej pandemii, jak szybko firmy będą w stanie się podnieść, jak szybko zaczną wychodzić z tego dołka. Czy to będzie litera V, czy to będzie litera U, czy to będzie litera L, bo często słyszymy, a może to będzie litera W, no to często słyszymy o takich trendach właśnie, w jaki sposób gospodarka będzie wychodziła z kryzysu. Myślę, że to wszystko będzie miało wpływ również na rynek pracy, a z drugiej strony rynek pracy będzie miał też przełożenie na szybkość wychodzenia z kryzysu, no bo to są jakby naczynia połączone. A co z Polakami, którzy pracują za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii? No, podróżowanie jest teraz dosyć utrudnione, obostrzenia na granicach, nie wiemy, czy samolot przyleci, czy nie przyleci. Czy możemy spodziewać się, że część Polaków wróci z migracji zarobkowej do Polski? I też zastanawiam się, co z osobami z zagranicy, którzy pracują w Polsce, przede wszystkim myślę o Ukraińcach. To jest najtrudniejsze pytanie, ponieważ jak powiedział przedmówca, my tak naprawdę nie wiemy, co będziemy mieli na rynku pracy za kilka miesięcy, bo faktycznie w tej chwili to jest taki element zamrożenia. Zresztą logiczny w tej sytuacji rząd podtrzymuje miejsca pracy przez 2-3-4 miesiące, zakładając, że za te 4 miesiące, że tak powiem, gospodarka zacznie wracać. Czyli zaczną chodzić do sklepów, kupować ubrania, nie wiem, naprawiać samochody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedziałbym, że problem ze spekulowaniem, co będzie z Polakami z zagranicy, jest o tyle trudny, że tego typu decyzji raczej nie podejmuje się w skali makro, tylko raczej pojedynczy człowiek podejmuje ją sobie w skali mikro. Biorąc pod uwagę takie rzeczy, czy jak przyjedzie do Polski, to czy znajdzie pracę z pensją mniej więcej odpowiadającą poziomowi życia, do jakiego przywykł. I tu mamy pierwszy problem, bo jednak nawet jeżeli on znajdzie pracę, to nawet jeżeli patrzymy sobie
czy to na jakieś średnie krajowe, czy na pensje na porównywalnych stanowiskach, to poza, nie wiem, informatyką czy jakimś wyższym szczeblem biznesu, trudno jest w Polsce dostać na przykład na stanowisku, nie wiem, robotniczym czy średniomenedżerskim pensję w ogóle porównywalną z tym, co dostaje się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i tak dalej. Więc to jest jeden, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, czy być może nie jest tak, że te kraje jednak biją nas na głowę systemami socjalnymi. Może się paradoksalnie okazać, że, przepraszam, lepiej być bezrobotnym w Niemczech czy Anglii, niż dajmy na to robotnikiem w Polsce. Nawet jeżeli tamtej pracy nie ma, tu jest, ale może się okazać, że z punktu widzenia pojedynczego człowieka jemu lepiej jednak jest tam przetrwać i czekać na lepszy czas. Więc trochę mówiąc prosto, nie wiemy, ja bym się jednak nie spodziewał jakiejś specjalnej fali, no właśnie także dlatego, że nawet jeżeli chodzi o sytuację, w której my możemy wyjść z nieco mniejszym, czy nawet istotnie mniejszym bezrobociem, w skali pojedynczego człowieka ta decyzja może być nie zawsze optymalna. Zresztą pamiętajmy też o czynnikach takich socjo-społecznych. Jednak wyjazd na emigrację bardzo często, czy powrót z tej emigracji bez jakiegoś sukcesu finansowego, bardzo często wchodzą w grę czynniki kompletnie nieracjonalne. No będzie mi wstyd przed sąsiadami, zacisnę zęby i będę siedział. Natomiast co do Ukraińców, co do tej grupy, która mocno, że tak powiem, napędza polską gospodarkę, to tak znowu, nie mamy trochę badań, no bo te granice w zasadzie dopiero się otwierają, ale patrząc trochę na taką, powiedziałbym, wiedzę powszechną, czyli pewnie znanych nam pracowników stamtąd, których gdzieś spotykamy, powiedziałbym, oni w większości są. I oni są także dlatego, że jednak oni w dużej mierze tutaj od kilku lat są jakoś tam urządzeni, mają z tymi pracodawcami jakąś tam relację. Pieniądze, które zarabiają, są i tak na tle ukraińskich bardzo atrakcyjne. Natomiast kwestia braku bariery językowej, że tego polski jest dość podobny, człowiek się w miarę szybko uczy, jest duża grupa pobratymców, z którymi można się w jakichś tam relacjach utrzymywać i jest relatywnie blisko do domu. No to jest element, który może jednak tą grupę przytrzymywać. Oczywiście, znowu pamiętajmy o tym, że to jest grupa, która wykonuje najczęściej te prace, których Polacy już wykonywać nie chcą. No i teraz oczywiście pytanie, jak się ten walec bezrobocia, jeśli się przetoczy, jak on tak naprawdę, po których sektorach rynku pojedzie. No bo znowu, mamy w tej chwili bezrobocie niecałe 6. Jeżeli nawet spełniłyby się jakieś takie realistyczne, a czarne scenariusze, będziemy mieli 10. No przy 10% bezrobocie mieliśmy 5 lat temu 6. I tak naprawdę mieliśmy z jednej strony emigrację, a z drugiej strony mieliśmy jednak napływ pracowników ze wschodu. Czyli można powiedzieć, że jeżeli sytuacja wróciłaby do tamtego stanu, no niekoniecznie, być może te same wektory dalej by działały. Natomiast no, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no musielibyśmy wehikułem czasu przerzucić się za 3-4 miesiące i zobaczyć, co się wtedy dzieje, bo to jest element, który jest, po pierwsze, bardzo będzie zależał od tego, jak szybko będziemy z tej pandemii wychodzić. Czy będziemy wychodzić z pandemii, czy będziemy mieli drugą falę. No ale także mamy tutaj do czynienia z potężną ilością czynników kompletnie wymykających się myśleniu ekonomicznemu, myśleniu biznesowemu. To są czynniki społeczne, socjologiczne, psychologiczne bardzo często. Za dużo zmiennych. Za dużo zmiennych, które trudno jest estymować i trudno jest tak naprawdę zbadać. No bo jakie jest PKB, jaka jest inflacja, patrzymy i wiemy. Co myśli przeciętny Polak na emigracji, co myśli przeciętny Ukrainiec pracujący w Polsce. Nie bardzo mamy tutaj dane do tego, więc to jest akurat, myślę, kwestia, na którą musimy 3-4 miesiące poczekać, żeby znać odpowiedź. To jeszcze zastanówmy się, jak mogą najbliższe 2 miesiące wyglądać. Rozpoczęły się wakacje. W normalnych czasach to okres urlopów, pewnego spowolnienia życia gospodarczego. Czy te wakacje mogą być inne, bardziej pracowite? Czy przedsiębiorcy będą chcieli nadrobić ten czas, który niejako wypadł im na okres zamrożenia? Juliusz Bolek. Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że właśnie to jest albo czas nadrabiania, albo czas nowych projektów, więc tych wakacji po prostu nie ma. I myślę, że tam, gdzie biznes się żyje, no to biznes będzie chciał odrabiać zaległości generalnie. To wydaje się nawet oczywiste. Oczywiście pod warunkiem, że będzie popyt na tą podaż. I natomiast jeśli chodzi o wakacje, no to wygląda na to, że Polacy wybrali Polskę jako bezpieczne miejsce na wakacje. Na pewno chcą odpoczywać i te sygnały docierające o wykupywaniu działek pracowniczych podobno już
działki pracownicze są za 100 tysięcy, a proszę pamiętać, że to jest bez hipoteki, bez niczego, więc to jest za prawo przebywania na 300 metrach. No, wydaje mi się to w stosunku nawet do cen mieszkań no, naprawdę bardzo wygórowane są te kwoty, ale jest potrzeba. To jest, jednak mieszkanie nie zaspokoi, żadne mieszkanie nie zaspokoi tego, co ten kawałek zieleni, ten obszar, gdzie można funkcjonować, a jednocześnie to też pokazuje, że jest jakiś taki lęk przed tymi. Ten koronawirus ma taki problem trochę jak choroba popromienna. Nikt nie wie, czy jest chory, czy jest zdrowy. Znaczy, chodzi mi o to przesunięcie 2 tygodnie od infekcji, prawda? Więc nam się nie wiemy, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, funkcjonujemy, nie wiemy, co się dzieje, bo wszyscy wyglądają normalnie, jak są nawet chorzy. Więc ten dystans społeczny, mimo że tam wszyscy utyskują, że został zredukowany, że jest duża nonszalancja, co ja też zresztą potwierdzam, że jestem zaskoczony jakimś taką nonszalancją, ale powiem też, że chyba takiej higieny, jaką Polacy nauczyli się w ciągu ostatnich 3 miesięcy, to chyba nigdy, tak. Nawet od Hiszpanki chyba nigdy nie było. Dyskryminowane są też inne choroby. Tak, więc wydaje mi się, że mniej ludzi będzie spędzało wakacje poza domem. Ale ci, których na to stać, bo część jednak z powodów ekonomicznych powstrzyma się od tego, ale polski rynek turystyczny akurat średnio to odczuje, ponieważ ci, co wyjeżdżali za granicę, będą siłowali, mając tą przewagę ekonomiczną, będą chcieli spędzić te wakacje w Polsce, więc branża turystyczna, myślę, też nie cała, bo to wszystko zależy od rozwoju biznesu, bo na przykład tam, gdzie są baseny, siłownie, spa, to one nie są tak bardzo. Wydaje mi się, że w ogóle w branży turystycznej w ogóle powinno dojść do przewartościowania, powinno być więcej apartamentów, takich, które mają własne zaplecze kuchenne. I być może trzeba część hoteli będzie przebudować w tą stronę, że nie są to tylko pokoje i cała część restauracyjna jest tam gdzieś indziej, tylko żeby można było to. No, to jest oczywiście pytanie, bo jeżeli to jest ta pandemia się skończy razem ze wrześniem, no to no oczywiście to, o czym mówię, nie ma sensu. Natomiast jeśli mamy się nastawiać na 2-3 lata, to w ogóle może to zmienić właśnie system konsumpcji, że będziemy chcieli. Zresztą, proszę Państwa, już od kilku lat obserwujemy fascynację gotowaniem. To jest w ogóle coś niewiarygodnego, że można tyle uwagi poświęcić gotowaniu. Więc jeśli można tyle uwagi poświęcić gotowaniu, to myślę, że też Polacy coraz więcej czasu poświęcają prywatnie na gotowanie, więc ta branża turystyczna też tutaj hotelarska, być może ludzie na wakacjach chcieli więcej sami pogotować. Kolejny głos, że czeka nas dużo zmian. I dużo zmiennych, jak mówił pan Dawid Pieka. I zmywania. Zmierzamy do finału naszej debaty. Ja rozumiem, że tych zmiennych jest bardzo dużo. Ale jednak chciałbym pokusić Państwa o jakieś wnioski dotyczące prognoz. W czasie izolacji była bardzo popularna piosenka, w której padają słowa: jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Więc właśnie, jak w tej naszej gospodarce? Kiedy może być przepięknie, kiedy być normalnie, kiedy może być bardziej przewidywalnie? O tak bym to powiedział. Proszę Państwa o krótkie wypowiedzi. W czasie pandemii w amerykańskiej telewizji ktoś tam odkrył, jakie były zalecenia przy grypie Hiszpance. No i tam były noszenie maseczek i ten social distancing, więc to jest coś, co wtedy 2 lata zajęło. Oczywiście to się może nie wydarzyć, natomiast tak na nie wszystkie państwa jeszcze tak zareagowały i są na takim etapie zwalczania pandemii. I tu znowu przywołam Stany Zjednoczone, które rzeczywiście tam szaleje to zaraza. A to może wpłynąć na nas, bo to jest jednak raz sojusznik, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, o kwestie bezpieczeństwa. Też światowy pokój, że tak powiem, jest uzależniony od tego, jak dolar jest w tym wszystkim ustabilizowany. Ale to jest jakby element jakiejś rywalizacji geopolitycznej. No, u nas jeszcze parę kwartałów będziemy mieli mocne obostrzenia, dlatego że naturę tego wirusa jeszcze poznajemy. Wątpię, znaczy nie uzależniałbym tego, że i fiksował jakieś daty do tego, czy będzie szczepionka, czy jakieś lekarstwo, no bo może go nigdy nie być, a może być bardzo późno, więc wydaje mi się, że ta nowa normalność będzie dosyć długo trwała, więc dobrze jeszcze ten lockdown został zniesiony, bo no, musimy się otworzyć, żeby w ogóle zacząć funkcjonować, bo państwo nie może nas przez kolejne miesiące utrzymywać.
bo kiedyś będzie chciało te długi, żebyśmy zaczęli, które w naszym imieniu zaciągnęło, żebyśmy zaczęli spłacać, więc to jest techniczny problem. Wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym momencie. Przed pandemią polska gospodarka nieźle się rozwijała i tak jak tutaj padło któregoś z moich przedmówców, no, najgorzej sobie radzą te podmioty, które już sobie przed pandemią radziły. Ja też patrzę na to, co się dzieje w Niemczech. No, w Niemczech gospodarka przed pandemią się rozwijała na poziomie 0,3 punkta, więc tutaj tych zmiennych jest naprawdę bardzo dużo. Na razie ciężką pracą i dyscypliną sobie w miarę dobrze radzimy. A jak na przyszłość patrzy pani Bożena Rublińska-Kasprzak? No, są takie oceny, które mówią, że takie sytuacje mogą być czymś stałym, czyli że to może nie być pierwsza pandemia, czy nie ostatnia, czy pierwsza taka duża, ale nie ostatnia. I że mogą takie sytuacje się powtarzać, więc myślę, że musimy się jako społeczeństwa do tego przystosowywać, nauczyć z tym funkcjonować, a biznes również nauczyć funkcjonować w tym nowym otoczeniu, w takich nowych warunkach i przede wszystkim przestawiać właśnie na możliwość funkcjonowania zdalnego, elastyczność, taką zwinność przestawiania się. Zresztą fajnie, że pojawiły się takie programy, które finansują takie zdalne przestawianie się, czy zwinne przestawianie się również procesów firmy. Bardzo dużo firm w tym kryzysie, na przykład firmy kosmetyczne, szybko przestawiły się swoje linie produkcyjne na produkcję środków dezynfekcyjnych. To o to chodzi właśnie. I wbrew pozorom musimy pamiętać o innowacyjności, o której w tej chwili w kryzysie, w ostatnich miesiącach chyba nie słyszałam w Polsce, żeby ktokolwiek o tym mówił, a zapomnieliśmy, ale na przykład w kilka dni temu pokazał się najnowszy raport Komisji Europejskiej na temat właśnie innowacyjności. To jest taki europejski wskaźnik innowacyjności, który jest od wielu, wielu lat mierzone. Są kraje, różne jakby elementy, wskaźniki czy podwskaźniki, które się składają na ten taki jeden wskaźnik innowacyjności europejski. I tam we wstępie oczywiście dane pochodzą z lat wcześniejszych i jakby tutaj nie można się odnosić do kryzysu, ale Komisja Europejska, czy tam przedstawiciele Komisji Europejskiej, pani komisarz odpowiedzialna za innowacyjność w Unii Europejskiej, badania, rozwój, podkreśliła, że właśnie innowacyjność powinna być takim kluczowym elementem, o którym powinniśmy pamiętać w czasie pandemii, gdyż to właśnie w tym czasie bardzo wiele ludzi i bardzo wiele firm i bardzo wiele krajów zaczęło spoglądać na naukowców i oczekiwać, żeby naukowcy dostarczyli nam tego, czego potrzebujemy, tak? Czyli leków, jakichś środków czy rozwiązań radzenia sobie z tym kryzysem, więc nie możemy o tym zapominać. I powinniśmy właśnie wbrew pozorom o tym szczególnie pamiętać, no a niestety ten raport nie jest zbyt korzystny dla Polski, bo nasze wydatki w porównaniu w odniesieniu do PKB nie wzrosły tak jak zakładaliśmy czy planowaliśmy. Mamy 1,2, były plany na 2021,7, więc to myślę, że to jest taki świat, w którym będziemy funkcjonować i trzeba jak najlepiej się do tego dostosować różnymi środkami i jakby środki publiczne powinny to wspomagać, ale też przedsiębiorcy muszą się nauczyć tym funkcjonować. A jak przyszłość widzi Michał Lipiński? Myślę, że to wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijała sytuacja z pandemią. Czy powstanie lek, szczepionka, czy to uspokoi nieco nastroje. Natomiast niezależnie od wszystkiego uważam, że tempo wychodzenia z kryzysu będzie uzależnione od kilku czynników. Niewątpliwie takim czynnikiem, który może przyspieszyć kwestię wychodzenia z kryzysu, będą nastroje konsumenckie i skłonność do zakupów. Jeżeli będziemy mieli popyt, to myślę, że wtedy też to wpłynie dodatnio na kondycję polskich przedsiębiorstw. Druga kwestia, wskaźnik bezrobocia. No wiadomo, jeżeli będziemy mieli sytuację, gdzie dużo ludzi nie ma pracy, to również ta skłonność do wydawania pieniędzy będzie niższa. I trzecia kwestia, taka ogólna, to indeks aktywności gospodarczej PMI, czyli taki indeks, który nam w pewien sposób ilustruje tą skłonność do
po pierwsze nowych zakupów, zamówień i wielkości produkcji gospodarczej. On w tej chwili w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie. Nam sięgnął poziomu z 98 roku bodajże, więc tutaj jest dużo. To obrazuje po prostu też pewną skalę kryzysu, w której polskie firmy się znalazły. Oczywiście jeśli chodzi o samych przedsiębiorców, to niewątpliwie konieczność przemodelowania dotychczasowych strategii, zmiany pewnych rzeczy. To, o czym była też mowa wcześniej, być może skrócenie łańcuchów dostaw. Być może to, że zamawialiśmy pewne rzeczy w Chinach czy w Indiach, nie powinno mieć już dalej miejsca, ale to wszystko wymaga pewnego przewartościowania dotychczasowych przyzwyczajeń, standardów i trendów. No cóż, pozostaje nam być optymistami i myślę, że to nam bardziej pomoże niż popadanie w pesymizm, a co będzie, to zobaczymy. Myślę, że będziemy mądrzejsi na jesieni, bo tak naprawdę jesień pokaże nam to, w jakiej sytuacji się znajdujemy i czy ta pandemia dalej się rozwija i czy stanowi realne zagrożenie, czy mamy nad nią kontrolę. Mam takie wrażenie, że troszkę się z nią oswoiliśmy przez ostatnie 2-3 miesiące. Nauczyliśmy się z nią żyć. No i myślę, że też niebagatelna rola państwa w tym wszystkim i stymulowania oraz pomocy tym branżom, które znalazły się w największym kryzysie. I to nie dlatego, że nie chcą nic robić i nie chcą wprowadzać zmian, ale dlatego, że po prostu zostały jakby pozbawione możliwości zarabiania pieniędzy. Dziękuję bardzo. I mimo wielu zmiennych poproszę o prognozę Dawida Piekarza. Ciężko mówić jako czwarty, bo to już wiele rzeczy zostało powiedzianych. Natomiast mnie przypomniał się taki mem, który znalazłem na samym początku tego lockdownu. On mówił, że gospodarka pada, kiedy ludzie zaczynają kupować tylko to, co jest im naprawdę potrzebne. Ale to trochę tak, powiedziałbym, coś jest na rzeczy. To znaczy, jeżeli miałbym wskazywać, co tak naprawdę ta pandemia może zmienić, to ona trochę może, mówiąc prosto, zmienić taką gospodarkę nadmiaru jednak, w której żyliśmy od jakiegoś czasu, to po pierwsze. Ale po drugie, może być też takim, powiedziałbym, darwinowskim doświadczeniem, jak wpuszczenie drapieżnika do takiego zamulonego stawu. No bo faktycznie to, co mówił Juliusz, jeżeli ktoś, dajmy na to, prowadzi sieć, to międzynarodową sieć kawiarni, sklepów, wieczego. I prowadzi to przez 20 lat i po 20 latach prowadzenia okazuje się, że przetrwanie 2 miesięcy bez przychodu jest kompletnie, a wykonalne, trzeba to zamykać. No to albo model biznesowy, to prawdopodobnie model biznesowy był w zasadzie do niczego. To jechało na tak niskiej marży, że funkcjonowało przy dobrej pogodzie, przy złej pogodzie funkcjonować przestaje. Więc ja też mam wrażenie, że tego typu, znowu, jak sobie spojrzymy historycznie, to od kilkudziesięciu lat, po każdym większym czy mniejszym kryzysie, a po kryzysie roku 2007, słyszymy, że w zasadzie to świat teraz będzie zupełnie inny. I potem patrzymy sobie 2 lata później i on jest w zasadzie taki sam. Więc to jest pytanie, czy akurat to nie jest ten kryzys, który jednak będzie pewne modele biznesowe powstające tak naprawdę w tej, no, być może już takiej drugiej Belle Époque, czyli lata 90., globalizacja, koniec historii i tak dalej, będzie po prostu bardzo brutalnie weryfikował. Znowu, jeżeli spojrzymy sobie na historię, no to cóż było tak naprawdę potężnym czynnikiem zwiększającym innowacyjność w Europie i co pogrzebało feudalizm? Ano też epidemia, która sprawiła, że praca ludzka stała się na tyle droga, że warto było szukać innych rozwiązań, by rozwijać handel i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że może się okazać, że nie tyle trzeba szukać powodów do optymizmu, co raczej trzeba po prostu patrzeć na nowe trendy, które być może już widzimy, albo już są, a ich jeszcze nie widzimy. Natomiast to powiedziałbym, że jeżeli któryś z kryzysów, które jak tu siedzimy, wszyscy pamiętamy, ma coś zmienić w gospodarce, to może to być właśnie ten. Fakt, to kryzys trochę darwinowski, może boleć, to inna sprawa. A Juliusz Bolek, optymista czy pesymista? Ciężko być jako czwarty, ale jeszcze gorzej jest być jako piąty. Znaczy powiem tak, przede wszystkim moim zdaniem na pewno będzie inaczej. I teraz co to znaczy? Bo to oznacza zmianę. Niestety zmiana może być lepsza lub gorsza, tego nie wiemy. I tak rzeczywiście trudno jest przy pomocy szklanej kuli dzisiaj wyrokować. Ja się najbardziej obawiam nie pandemii, tylko że ta pandemia zmutuje. I to jest ta przyszłość dla nas nieznana, bo nie wiem, w którą, może zmutuje w taki sposób, że ten wirus stanie się śmieszny, ale
może zmutować tak, że ten wirus stanie się wielokrotnie bardziej przerażający. Tego zupełnie nie wiemy. Oczywiście możemy próbować się na to przygotować, prognozować. Ale to, co już się zmieniło, to się zmieniło to, że ludzie nauczyli się funkcjonować w innej rzeczywistości. I teraz to, co jest pytanie, czy ta zmiana, bo ta zmiana coś obnażyła. Obnażyła ludzie, którzy zaczęli dużo spędzać w domach, a nie spędzali go razem, to zobaczyli te własne mieszkania. Na przykład pierwszym odruchem było to, że wszyscy zaczęli remontować. Wszystkie mieszkania, boom przeżywały te hipermarkety budowlane. Wszyscy przez cały kwiecień, maj nagle zaczęli remontować mieszkania, malować tam, nie wiem, coś tam. No, oczywiście to nie jest taka, ale czyli, że ludzie spojrzeli na siebie, bo to o tym mówią te remonty, spojrzeli na siebie jakimiś nowymi oczami, mieli więcej czasu na to przyglądanie się sobie, no i zobaczymy, jakie będzie tego pogłosie, czy to będzie tylko więcej dzieci, czy też będą jakieś inne, bardziej spektakularne zmiany, ale zmiana jest ewidentna i miejmy nadzieję, żeby to była zmiana na lepsze. Bardzo dziękuję Państwu za udział w debacie. Wniosek jest jeden. Apelujemy do przedsiębiorców o kreatywność, o gotowość do zmian, o elastyczność i o dbałość finansów ich firm. Do zobaczenia i dużo zdrowia życzymy.